czy w Iławie powstanie muzeum? Na to pytanie jest dzisiaj ciężko odpowiedzieć, ponieważ inicjatywa związana z otworzeniem muzeum w Iławie trwa już kilka lat. Dotarłem do Iławy w okolice ratusza, gdzie zamieszczona jest wystawa skarbów i zabytków poszukiwaczy z powiatu iławskiego. Inicjatorem tej wystawy, którą możemy tutaj oglądać, wystawy zabytków z muzeum w Ostródzie, jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej. Wystawa ta jest takim pretekstem do dyskusji publicznej w ramach konferencji pod nazwą Muzeum w Iławie – Potrzeba i Konieczność. Zanim wrócimy na wystawę, wyjaśnię Wam, dlaczego zabytki trafiają do Muzeum w Ostródzie. Jesteśmy obecnie w Izbie Historii Regionu w Suszu. Placówkę tą powołało do życia Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, jak również utworzyło też sekcję zadaniową Klub Odkrywcy. To właśnie Klub Odkrywcy, poszukiwacze, osoby, które posługują się wykrywaczem metali, mają za zadanie pozyskiwać eksponaty do Izby Historii Regionu. W placówce tej mogą znajdować się tylko pamiątki regionalne i przedmioty, które nie noszą znamion zabytków i nie są zabytkami. Pozostałe przedmioty, które wydobędziemy podczas prac przy użyciu wykrywacza metali, a są zabytkami, trafiają do muzeum w Ostródzie. Obliguje nas do tego odpowiednia ustawa o ochronie zabytków. Wszystkie zabytki, w tym skarby, które zostały znalezione przez stowarzyszenia działające na terenie powiatu iławskiego, są w tej chwili w Ostródzie w formie depozytu. W momencie, kiedy powstanie takie muzeum w Iławie, większość tych zabytków, skarbów trafi właśnie do Iławy. Susz, miejscowość, gdzie działa Klub Odkrywcy, posiada Izbę Historii Regionu, gdzie głównie skupione są pamiątki regionalne, jak i muzeum, które powstało w tym roku. Czy w Iławie Stowarzyszeniu Towarzystwo Miłośników Ziemi Iławskiej i grupie, która ich wspiera, uda się otworzyć takie muzeum, przekonamy się w najbliższym czasie. Wracamy na wystawę. Uliczna wystawa w okolicach ratusza prezentuje częściowo pokazane zbiory muzeum w Ostródzie, zabytków i skarbów, które zostały przekazane przez detektorystów. Na jednej z plansz możemy obejrzeć topory bojowe z okresu wczesnego średniowiecza, jak również topory z późniejszego okresu. Prezentowane też są szelongi krzyżackie i jagiellońskie z okolic Iławy, znalezione przez Stowarzyszenie Badaczy Historii Deutsch Eylau Iławia, jak również monety i guziki oraz kulki muszkietowe namierzonego obozowiska Gwardii Cesarskiej Napoleona w okolicach Lubnowy Wielkie. Odkrycia tego dokonało Stowarzyszenie Badaczy Historii Galea. Na kolejnych planszach możecie zobaczyć m.in. grot włóczni z okolic Jerzwałdu. Piękne znalezisko. Jak również z okolic Gardzienia monety arabskie, tak zwane siekańce, które były wybijane około 8-9 wieku. Gardzień to bardzo ciekawa miejscowość z bogatą historią i poszukiwacze z Iławy znaleźli tam również szereg różnych monet, które też zostały przekazane do Muzeum w Ostródzie. Depozytem Muzeum w Ostródzie jest również pałasz pruski z Iławy. Jeżeli powstanie muzeum, to ten pałasz tutaj będzie eksponowany właśnie w Iławie. Piękne znaleziska w postaci siekierek z brązu, odkryte w Iławie i w Karolewie. Karolewo to jest miejscowość przyległa do mojego miasta. Robią niesamowite wrażenie. Denarów rzymskich z półwsi, okolice Zalewa, też jest zdeponowany w Muzeum w Ostródzie. Miałem możliwość uczestniczenia
w prezentacji tego skarbu. Niesamowite wydarzenie. Oko można było pocieszyć. Skarb ozdób z brązu z Lubnowy. Też niesamowite znalezisko poszukiwacza. A tutaj jest rekonstrukcja skarbu ozdób z brązu, pokazane w których miejscach były nakładane te ozdoby. Na szyi dosyć szeroka ozdoba z brązu, na ramiennik i tutaj też dodatkowa ozdoba, która była zawieszana na bicepsie. A tutaj w powiększeniu można zobaczyć skarb ozdób z brązu z Lubnowy. Tutaj mamy bransoletę, na ramiennik, z zawieszką ukolorowatą i na pierśnik. Na wystawie też prezentowane są monety ze skarbu z okolic Biskupca. Skarb tak zwanych denarów karolińskich. Jest plansza pokazująca, jak one wyglądały. Skarb jest zdeponowany też w Ostródzie. No, ogólnie wszystkie tutaj prezentowane zabytki są z muzeum w Ostródzie, tak jak mówiłem wcześniej. Na wystawie znajduje się również mój skromny depozyt, który przekazałem do muzeum. W skład tego zespołu monet wchodziło 6 numizmatów datowanych na lata 1623-1626. Były to polskie monety Zygmunta III Wazy, tak zwane półtoraki, szelążki, no i tak samo ory szwedzkie Gustawa II Adolfa i szelong Jerzego Wilhelma. Wspomnienia wróciły. Ech, jak sobie przypomnę, jak kopałem ten skarb. Po obejrzeniu wystawy, w momencie kiedy na jednej z plansz zobaczyłem swój skromny depozyt, postanowiłem wrócić do miejsca jego znalezienia po 5 latach. Zobaczyć, jak to miejsce wygląda dzisiaj. Zmieniło się strasznie, zarosło, wygląda zupełnie inaczej. Poszukiwania wtedy prowadziłem przy użyciu wykrywacza metali Xpedeus. Ten model, pomimo że upłynęło już prawie 6 lat, ciągle mi towarzyszy i jestem z niego zadowolony. Chciałem zwrócić Wam uwagę na pewien fakt, że ten mój skromny depozyt, który znalazłem dawno temu, dzisiaj jest też brany pod uwagę przy tworzeniu jednostki muzealnej, która ma powstać w Iławie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć film z momentu, kiedy wykopywałem depozyt monet, kliknijcie w powyższy link. Zobaczycie, jak to wszystko się odbywało. Inicjatorom powołania do życia Muzeum w Iławie życzę wszelkiej pomyślności. Myślę, że to na pewno uda się, kwestia tylko czasu. A Państwa zachęcam do tego, abyście poszukiwali zgodnie z literą prawa, przedmioty, które stanowią pamiątki regionalne, oddawali do właśnie takich izb muzealnych, które prowadzi moje stowarzyszenie, a zabytki przekazywali do muzeum. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia w następnym.